witam bardzo serdecznie, proszę Państwa. W dniu dzisiejszym przebywam w jednym pomieszczeniu z Marcysią. W ramach grzebień. Dzięki temu można sobie rozczesać na przykład włosy, tak? Jest fajnie wtedy. A że w dzisiejszych czasach nie jest łatwo fryzjera, no to po prostu fryzjer zjawił się u mnie, tak? Tak. Witam Panią fryzjer. Witam Panią fryzjer. I uwaga! Najcięższą okazję! Kupiłem też maszynkę. I będziemy dzisiaj po prostu zrobić fryzurkę. Piękną fryzurkę. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Mamy również oczywiście bardzo dużo sprzętu. Jeszcze nie wiemy, jak to wszystko działa, ale się dowiemy. Ale na przykład wiemy, że to ma 12 mm i możemy założyć. Nie na 12 mm. Tak? To dobrze. Tak. I to na ile tnie? 7. Skoro to tnie, moi kochani, na 7 mm, to znaczy, że może odciąć też trochę włosów. No nie, ja chciałam to zrobić. Pięknie. O nie, jak to wygląda. A skoro już sobie uszkodziłem fryzurkę, lekko. Nie wiem, czy mam tak głośno mówić, bo... No właśnie, ale będę usłyszeć maszynkę. Peter, jak tylko kogoś zobaczysz, od razu wyrzucaj go. Wyrzucaj go. Proszę Państwa, ja powiedziałem kiedyś, że w krótkich włosach czuję się bardzo dobrze. Serio, czuję się bardzo dobrze. I nawet nieraz jak byłem u Sylwii... Jak ja tęskniłam za tymi krótkimi włoskami. Nieraz jak byłem u Sylwii, jak powiedziałem, że zapuszczamy włoski, w ogóle chciałem powrócić do nich po to, że chciałem zobaczyć, czy jest mi lepiej, czy nie. I nie, nie jest mi lepiej. Uważam, że fajnie mi jest w krótkich, że faktycznie jak wtedy miałem te krótkie włosy, to wyglądałem dużo lepiej. Ciekawe, jak to tam mówię cały czas, tak? Nie, ale jest mi też dużo wygodniej. Jest mi dużo wygodniej w krótkich włosach. Szczególnie, że mi się nie chce ich układać, a moje włosy są mega ciężkie do układania i po prostu no nie da się tego. Masz bardzo sztywne włosy. W każdy w inną stronę i po prostu nie da się nic z nimi zrobić. Więc ja uznałem, że po prostu, skoro nie można chodzić w jeszcze czasach do fryzjera, to fryzjer przyjdzie do mnie, albo raczej ja zamówię maszynkę i Marcia mnie ogoli. Dobra, możemy się ja jeszcze nie mogę czekać. Dobra, w każdym razie moje gordeczki, subskrybujcie oczywiście kanał, żeby być na bieżąco. Tak? Tak, oczywiście subskrybujcie kanał. Nikt o tym nie wie, oprócz Petrula, którą powiedziałem wczoraj, że dzisiaj będziemy to robić, o tym, że tnę włosy sobie gole na takie krótkie, jak wiem kiedyś. I myślę, że będą ludzie w szoku. Mamy też czapkę ekipy z kolei z Los Angeles, wiecie, na jakiej podnosi WTWL, która przysłuży nam później do tego, że będę sobie w niej chodził i pojedynczo do jakiejś na przykład grupy ludzi, którzy będą w domu, albo do kogoś do pokoju przyjdę, wymyślę jakąś scenkę. I na przykład ściągnę, pojmujecie czapkę i będziemy patrzeć na reakcję ludzi. A co najlepsze, ja się jedna ciekawa rzecz. Wczoraj, jak siedzieliśmy sobie w kuchni, to facet przyszedł i powiedział: ej, tak w ogóle to ktoś z nas powinno być na łysą. I mówił: a może ja, a może Karol, a coś tam. Ale nie wiedział, że maszynka już przyszła. No właśnie, nie wiedział. Ja myślę, że to będzie szybka sprawa, czy nie? Super, łysinka był tej postaci. Co, ja wyglądam. Mam ja ekipy zaczął się praktycznie tego, że się ściąłeś na łysy. No, to jest sezon drugi. Teraz sezon drugi? Też praktycznie początek sezonu drugiego? No, nie ja się ściąłeś na łysy, nie? To jest najprostsza fryzura. Gorenie całej głowy na jakąś ilość. Nie, koniecznie. Chyba, że ktoś ma krzywą głowę. Ja mam krzywą głowę? Chyba tak. Ale włosy. A właśnie chciałam ci wygolić. No nie ruszaj się tak. Jakie włoski? Także profesjonalny zakład fryzjerski w pokoju moim i Martysi. W garderobie tak zwanej. Bo to tam jest dalej łazienka, a tam pokój. Także zapraszamy. Już od dzisiaj cięcie. Jest tylko jedna fryzura. Można obciąć całą głowę na 1 mm. Innych fryzur nie przyjmujemy. Jeszcze nie umiemy zrobić więcej. Ale nie czuję totalnie stresu, tak jak wtedy, jak oni ogolili mi głowę. Wiedziałem, że... Pamiętałem o tym, że kiedyś im powiedziałem, że spoko, że w sumie kiedyś można byłoby sobie ogolić łeb, bo te długie włosy też tak... No czasami mnie wkurzały, nie ukrywam. Codziennie trzeba je suszyć. Trzeba je układać. To, jak mam krótkie włosy, to jestem ogarnięty w 3 minuty. A jak mam długie, jeszcze z podszywką na głowę, że trzeba ją nauczyć na kilka minut, no to 15 minut mi daje to wszystko. No to jest fatalne. Nie czuję żadnego stresu wtedy, jak Karol mi przejechał po tej głowie. Ja bardzo długo nie miałem wtedy krótkich włosów, to jest kilka lat. I po prostu to było dla mnie takie coś, że aha, czułem takie coś, że będę wyglądał tak źle i że już tego nie cofnę, że będę musiał po prostu chodzić w czapce. I tak było faktycznie na początku. Jak my się poznaliśmy z Marcysią, to ja chodziłem w czapce cały czas, w tej czapce Gucci od Karola, bo ja się wstydziłem swojej głowy. Ale nie, bo faktycznie miałeś wtedy tak krótko i ścięte, że one te włosy nie wyglądały jeszcze dobrze. Dopiero jak właśnie ci odrosły kilku milimetrów, to wtedy zaczęły wyglądać fajnie. Ej, nie mogę jeszcze czekać, jak oni będą w szoku. Serio. Przepraszam Sylwia, że ogolę sobie włosy, ale mówiłem ci już parę razy, że ja jestem na to gotowy. Że, I że prawdopodobnie na lato takie zetnę, bo wkurzają mnie. Jedyny minus jest taki,
że teraz nie będę miał żadnych włosów. Teraz zamówiliśmy farby, nie? Tak, tutaj, żeby poprawić kolory. Bo tamta farba wcześniejsza, którą nakłożyliśmy, była taka dosyć średnia. Ja ją zamawiałam przez internet i niestety była to taka farba, która nie jest trwała. Zeszła po 4 dniach. Włosy mi dzieli. Włosy mi. Co, już koniec już? Pokaż się. Dobra, no. My boki musimy przyciąć. No właśnie, to jest to, co ja mówiłam, a on mówi, że nie chce. Czyli boki muszą być na dużo mniej. Tak. No, muszą być. Będziemy widać tatuaż najgorzej w plecu. No, widać to już. Cześć, średnio, no. Ja, prawie że w głowie. Wiesz, jakby to Patrz powiedział, że w końcu jest nawet Patrz na pewno tak powie, na pewno tak powie. I pójdzie pod maszynę. I pójdzie pod maszynę i powie, że dobra, jak się trąba zgodzi, to teraz ja muszę. Panie. Dobra, zrób sobie pierwszą reakcję gościa. Ale mam włosy, chłopie. No i co to? Patu strąbam raz do gry. Tak się poczułem, jak zobaczyłem twoją twarz. I co? Ja bardzo lubię te włoski. Ale dziwne. Para pa pa para pa. Kuba, myślałem, że będzie więcej szybkich nutek. Ale i tak szanuję za twórczość. Ej, ale ciesz się, serio. Jedną z pierwszych rzeczy będzie skok do basenu. W ogóle mam to pytanie do Kali. Czy wy też uważacie, że moja dziewczyna w tej fryzurze wygląda jak Pekinczyk? Nie wiem, tak się pozostawić? Au. Zgadza się jedna. Łysa głowa zobowiązuje. Łysa głowa k***a. Dobra, moi kochani, bo dawno nie mówię moi kochani. Albo po prostu cały czas to mówię i zapominam, że nie mówię. Co masz na mnie? Ej, Bujaszczyk, coś nie tak jest z tymi czubkami. Czemu? No nie wiem, coś tutaj wystaje. To jest to, a tak dziwnie wystaje. Nie widzisz, patrz. Co wystaje? No nie masz włosów. Czemu się ogoliłeś? Co z tobą nie tak? Bardzo. Bo uznałem, że wracam do krótkich włosów. Bo zanim na cię patrzeć. Źle wyglądasz. No nie! Teraz bardzo ładnie na łysy. Bujasy! Źle wyglądasz, no wiesz, zapuszczasz włosy. Ale on się przeraził z tą czapką, co byście mu zrobili od razu? Gdzie? Na lato i tak gdzieś tam mnie w planach i tak je trochę skrócić, bo strasznie mi się nie układają. Więcej się z nimi męczę niż mam wygodę. Bo ja się nie hejtuję, dobra, idziemy dalej. No źle wygląda, no że jakbyś miał mi ukraść telefon zaraz. Pilnuj telefonu. Jest sprawa. Dawaj telefon, k***. Dawaj telefon. Ja. Ja. Co? Dawno się budowę. Wracałem wspomnienia. Do fryzjera pójść się nie da. Włosy już takie wyrośnięte. Też myślałem o tym, też myślałem o tym. Więc powiem ci szczerze, że uznałem, że super się czułem w tych krótkich włosach. Super. I po prostu nie mam co czekać. Trzeba je zgodzić. Jest sprawa. Potrzebuję was do reakcji. Domyśliłem się. Coś widać inaczej. Ja wiem, co zrobiłeś. Mam taweczkę z ciąg. Jak ty tam obciąłeś? Pani mi obcięła. Usługi fryzjerskie już mamy. Trąba, trąba. Czekaj, widać mi tatuaż znowu. Właśnie, widać mi tatuaż znowu. Z tyłu. Ej, ty wyglądasz jak inny człowiek. Nie no, teraz wyglądasz normalnie. Nie, normalnie, nie. Krótkie włosy zobowiązują. Jak nie masz krótkich włosów, to jesteś w ogóle chłopie, weź. To musisz iść do fryzjera, żeby cię obcięli, bo po prostu to jest jakiś dramat. Nie ruszaj się. Nie mocno. A! Te buty kosztują około 400 zł dokładnie, nie? Bo one są mają taką silną podeszwę dokładnie. One są na silną, masz dobrą stabilizację, masz spadek. Co? Będziemy grać wolka? No, chyba trzeba, nie? Master się sam nie wbije. Chciałem trochę pomóc. Dobra, tylko pytanie. Szybka kupa i później lol. Możemy tak zrobić? Co robicie? Lolek, zaraz? Za 10 minut? Ja tak. Ty tam co reszta tu robi? Ty z łysy? Najlepsza reakcja. Odwiedziłem fryzjera. O, ty kochaniutki, ty jesteś, ty masz taką twarz. Łysa pała!
Pierwsze co robię, skakuję do basenu. Wyjdę i będę się z was śmiał, bo robię tak i mam sobie włosy. Uwaga moi kochani. Jeszcze kilka reakcji przed nami, między innymi reakcja George'a. Teraz jest kurde no. Co? Taki... Ni to łyse, ni to włosy, no. Masz telefon w kieszeni? Chyba już nie masz. Chyba już nie masz telefonu w kieszeni, koleżko. Nie wiem, czy na dzień dzisiaj. Spała. I mam coś dla ciebie. Zepsuty kabel do iPhone'a. Oryginalny. Ale zepsuty. Ale zepsuty. Kurde. O nie, dlaczego jesteś łysy? Nie jestem łysy, mam łysy. Tylko krótkie. Dzieje się tak często, ciężko pójść do fryzjera, ciężko w ogóle o fryzjera. Na szczęście ja z jednym mieszkam i mi ogolił łeb. No bo tobie pasują takie włoski. No, przejmę mam problem z głowy pod tytułem układania włosów i w ogóle. Ha, jednak z głowy, bo włosy też masz z głowy. Bo tak, no tak, właśnie tak. Dobra, idziemy do Warsaw. Też ludzie, tyle schodów do przejścia. A ja ostatnio jestem sobie. Nie ćwiczyłeś, musisz tańczyć z TikToki. Słyszałam, że właśnie Marcia się namawia. Ja też Karola namawiam do nagrywania TikToków, ale Karol jest taki taneczny TikToki. Nie dla mnie. On mówi, że to jest cringe. A ja mówię, że to jest fajne i że to jest zabawa. To możliwe, że jest cringe, ale niekoniecznie. Ale za to Tam się oczy. Co, ale mam się bać? Ale serio się mam bać? Nie. Nie? Dobra, no. Może tworzyć. Już? O kurde! Nie! Czemu to zrobiłeś? Czemu to zrobiłeś? Było mi bardzo niewygodnie. Serio? Serio. Przypomniało mi się, jak to jest z moimi włosami, mieć dłuższe włosy i układanie ich codziennie, suszenie i po prostu chciałem spróbować zapuścić je jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy będzie git. A najlepsze jest to, że wczoraj oglądaliśmy filmy, jak była w trakcie imprezki na telewizorze jakieś stare zutupka i wyświetlił się stary film, na który właśnie byłeś w takich krótkich włosach. Ogólnie ty wyglądasz dobrze w tych włosach, mi się podoba, jak ty w nich wyglądasz. Wydaje mi się, że zostanę jednak tak. W dłuższych też dobrze, ale w tych tak bardziej wyglądasz jak mafioza, tak. Bez okularów i bez tego wyglądam jak co? No. Co teraz? No. Nie mogę się nawet doczekać, żeby skoczyć do basenu. I wyjść, i zrobić tak, i mieć swoje włosy. Też bym tak chciała. To jest piękne, to jest super. To jest najfajniejsze w tym wszystkim. Ja dzisiaj pół godziny musiałam mieć włosy, żeby ten odżywki nakładać. Ty wiesz, jak to jest z tymi zielonymi. Ja właśnie mówiłam Marcy się, że jakby było ładnie. Znaczy nie mówiłam jej to, ale mówiłam Sylwii, że Marcy się było ładnie. Jakby była łysa, bo widziałam taką laskę na TikToku, która jest przerąbana i ona tak mega tańczy dobrze i ma takiego baby face'a właśnie jak Marcysia. I też ma takie doczepione, że jest takie długie, że tak mocno się maluje i ona na TikToku ma jest łysa, ale sobie też często zapada jakieś różnokolorowe peruki. To wygląda przerąbanie. No tak, zostawiacie lajki pod filmem, to może. Może będziemy łysą parą. Ło, ale to by było mocne. Ale mam wrażenie, że to byłoby przemocne. To by było przemocne, musisz się do tego namówić. O, tu sobie zakończymy, bo jest tak pięknie, nie? A w ogóle jest bardzo rzeźko. Co? Basen! Właśnie, basen! No to panowie, widzowie. Na koniec, skok do basenu. Zobaczymy, moi kochani, czy moja fryzura zepsuje się po skoku do basenu. Dobra, moi mili. Basen, obiecałem. No i co, no po prostu. Lecimy. Mam nadzieję, że woda jest ciepła. Właśnie, czy w ogóle woda jest ciepła? Ty? Jest ciepła. Tak? Na pewno? Na pewno? Na 100%. Na 100%? Dobra. Ej, jest średnio ciepła! Serio! Czemu mnie okłamałeś? Chciałem, żebyś skoczył, nie? Dobra, moi kani. Dzięki wam bardzo za oglądnięcie. I co? Widzimy się już w następnych materiałach. Subskrybujcie oczywiście kanał. Zostawiajcie łapę w górę. To może będziemy łysą parą. Chociaż wydaje mi się, że ciężko. Na pewno byłoby mocno. Ja jestem szczęśliwy, że ściąłem włosy. Serio. Zrobiłem sobie test, zapuściłem je. Kilka miesięcy temu uznałem, zapuszczam, zobaczymy. Chcę sprawdzić, czy będzie fajnie. I nie jest bardzo źle, ale jest mega niewygodnie. A to są włosy, które są najlepsze na świecie. Po prostu robisz co chcesz. Chłopie, już mam suche, one już są suche. A, dobra, trzymajcie się. Następnego, pozdro.